Siemaneczko, jestem Pepetium Games. Witam Was na moim gospodarstwie. Dzisiaj zajmujemy się rozważeniem obornika. Proszę Państwa, pierwsza akcja obornika na monety na moim gospodarstwie. No i jak Cię zapytałem, powiem, że w 30. odcinku sobie orał, że nie powie nad sobie. No to mówię sobie, zapnę 60. Trochę się pojeżdżę, a tego obornika za dużo nie mam. Więc nie mogę sobie pozwolić na jakieś szarze na razie. Gdzieś 4-5 tysięcy na koncie, co bardzo mnie cieszy. Gdyż jak mówiłem, po rzeźnikach kupujemy pole. Jest już dogadane, wiadomo, ile kupywać. Zaraz je kupimy w zasadzie, jak sobie ten rzutnik rozrzucimy. Do końca chcemy więcej zobaczyć, ile czasu będzie mi schodziło z jednym rozrzutnikiem. No jest, chwilę czasu będzie schodziło, bo jednak to jest wąski rozrzutnik. Ale na szczęście mam by na mnie cię wozić, więc się to nie mogę co spinać. Cyk. No i jemy w krzaki. I tak. Odpalamy, jedziemy, niech sobie tam już powoli rzuca. Klinik później sobie będę wyrabiał. Nie chcę na odcinku zbyt czasu. A to? Za spokojnie. No pierwsza akcja, mówi obornika, na serii. Więc ja się bardzo cieszę z tego powodu, że jednak to się w końcu zaczęło dziać. U mnie widzę, że była, ale obornika jeszcze nie było. Obornika nie było. A no teraz w końcu ciekawie zaczęli swoje dawać, jak to się mówi. To bardzo cieszy. Potarażowałem sobie między odcinkami. Może dokończyłem tarażowanie między odcinkami. Tutaj tego nie ruszamy, bo to będzie pod, na wiosnę dopiero ruszone. Więc w tym razie nie ruszałem. Niech sobie tak na razie będzie ścienisko. Tutaj ogólnie przygotowuję sobie pod księżyto. Pod księżyto, proszę Państwa, przygotowuję sobie. Bo chcę sobie nowości posiać. Więc przeżyta zasiejemy na tym kawałku, a na tym dużym kawałku, które było potarażowane, tam będzie zasiane. Będzie zasiane żyto. Będzie przeżyto i żyto. Tutaj za na moimi plecami będzie owiec zasiany. Na nowej działce, którą kupimy, będzie zasiane przeżyto. Przeżyto, proszę. No i myślę, że to będzie raczej w sam raz. Ogarnięte, coś no mogę, coś lepszego będzie ogarnięte. Pokażę. Rozgłosiłem go za mocno. Musi być to i to, bo jednak tych robotów przy tym bałku musi być dość sporo. Mało też tego obornika nie wyleci. Ale mówię, to jest przez to, że też małą dawkę daje tego obornika, to gdzieś może 25, może 23 tony na hektar daje. Nie powiem tak, można dawać co roku po trochu niż nawalić, a wiadomo, że to jest pierwszy rok. Tego obornika w ogóle też nie mam zbyt dużo. Ziemi dochodzi, więc tutaj też nie mogę zbytnio szaleć. Ale powoli, powoli no, wchodzimy w te nawożenie naturalne, że tak powiem. Już spokojna główka, to się mówi. Spokojna główka i to zawsze coś będzie. Lepiej niż te nawozy dawać. Teraz prawdopodobnie tu gdzie będzie obornik, będzie rzucone odżywka. Pewnie macie tutaj temat sobie zamknąć. Pik. No i elegancko, bym wyjadł, że się tak fajnie to idzie. Pojadę w jedną i w drugą stronę. Teraz pytanie. Tego to nie wiem nawet. Tego nie sprawdziłem, czy tak to pójdzie. Ale tak patrząc, jedyny na minus w tym farmingu, że ja nie widzę po ściennisku. Znaczy po tarażowanym, że nie widzę zbyt tego obornika, bo posiadam same. Tylko mnie tylko to dzięki temu ratuje. Nie wiem, czy tam robię nakłady, czy nie robię, czy dobrze jadę w ogóle. No ale mało ważne, jak będzie tak będzie, tak będzie lepiej. Jakby tego wcale nie było rzucone. Kurwa, jest skojebane babie.
dzisiaj. Znaczy wczoraj. Tak mnie kurwa złożyło coś. Cały włożny żygałem. Ja to miałem. Wcale nie miałem siły. Nic nie mogłem zrobić. Nic nie mogłem robić. Praktycznie nic nie robiłem. Leżałem w łóżku. Tak wstałem. Umiotowałem kosmicznie. Ale kurwa masakra, moje wyłączę się jak nic dzisiaj, co nie? To teraz kwestia, tylko nie wiem po czym to było. No wiadomo, w poprzednim dniu byłem na strajku, żeby wspierać swoich, jak to się mówi. Znaczy, no, wspierać rolników samym miejscem. A nic nie ma co się dziwić. Bardziej mi też w razie czego, bo mówię, kurde, nagle mnie boli. Mam trochę ten mikrofon podkręcony. W razie czego, żeby tylko móc, żebyście po prostu mnie słyszeli. Dobra. Bierzemy. Cyk. Da się ja zaraz pędzę zbytnio, bo tutaj tak mam bliziutko. Ja sobie tylko muszę gdzieś tutaj w miarę fajnie dobrze ustać. Nie wiem, czy tak sobie nie ustać, czy nie cofnę. Troszeczkę obronika mam na polu. Z tego względu, żeby chciałem pozmieniać trochę sobie. Z tej płyty wywieźć. Teraz nie chcę z tego brać. Dobra, mierzymy tak, żeby to czysto było w miarę. Sobie to ogarniemy. Cyk. Cyk, cyk, cyk. Dobra, nie gasimy 60, mi się nie opłaca. Oczywiście 30. Musi być łóżko, bo nie mam niczego do polnika, to jest wiadomo. Musi być tylko i wyłącznie łyżeczka. Zresztą trochę przy sobie, ale ja co na sobie teraz robię, to może być. I trochę pozbierać tego wolnika, tego pola, żeby to miał jakieś więcej nogi. Na tym widziałem, że tego wolnika wrócili. I to stąd było, to jest drugi orzeczny sąd. Ładowany. Taka tego obwodniczka tutaj nazwijana, proszę Państwa. Nie trzeba się cieszyć. Ale pewnie jego razy tutaj z tego już nie zbierzemy. Tyk. Tak ona już jest nazwijana. Też się nic nie stanie, to się dlatego też rzutnik to przerzuci. Bez żadnych tutaj problemów. Dobra, nie wiem, co będzie teraz. No i to będzie z płyty wziąć, bo tutaj to było jeszcze miałem fajnie brać. Ale z płyty to nie wiem, jak to będzie teraz. Czekajcie, teraz przed. Mam by jeszcze inną myszkę, no już zobaczymy. Na tym teraz 60 liczy stają. A i jest ten defekt, co właśnie myślałem. Coś tutaj jest nie tak. Dobra, zaraz to zabawane. Powiem tak. A młyszka się buguje. Albo pyta mi się buguje. Bo patrzcie, ile mi jeszcze wolnika wypchnęło. Poza płytę. Dziwne to jest. Chaba płyta i pierdzieli się. To mamy. Dobra, to już na ciebie będziemy rzucać. Nie opłaca mi się. Sobie tutaj nie rozstanie. 60. Tyk, tyk, tyk. No, trzeba będzie wypychać. Poza odcinkiem, bo widać naprawdę jakoś zdrowo się pie, a ogólnie
tego obornika jeszcze nie zostało, nie? 6 tysięcy. Na wszystko mi nie starczy. Raczej wątpię. A na gdzie idziemy? Idziemy kupić moje nowe pole. Jest już zasiane czymś? Chyba nie widzę, żeby było zasiane. Nie zawczasu sobie je bierzemy. I mam pierwsze pole kupowane, drugie, przepraszam, pole kupowane u mnie blisko gospodarstwa. Sytuacja, kupujemy. No, elegancko. Więc moje kupili, gdzie muszę kupić. Znaczy, no, i będzie to jakoś tam mniej więcej wyglądało. Liczyłem jeszcze wziąć, szczerze mówiąc, kupić te pole. Tylko trochę się wystrachałem. Kunka jeszcze mi została jedna, oczywiście. A tu nic. Też jednej kulki nie sprzedałem. Spora. Dobra, znajdziemy. Nie będziemy się wyrzucać. Gacki. Kupione pole, elegancko. Co się bardzo cieszę z tego powodu. Po prostu rozwijamy tutaj temat gospodarczy. Tak mogę to ująć. I będzie elegancko teraz czekać. Teraz musiałem jechać jakoś tak. Tam tylko wyrównać z tego co widzę, bo tu jest taki strasznie uskok mi to wyszedł. Co muszę jechać trochę sobie podobnąć to wszystko, żeby później mieć fajnie jakąś fajną jazdę tutaj. Coś mi widać ściągnęło. Ale patrzcie, no 30 na godzinę i tak tego obłoniczka mnie trochę daje. Leci. Bo co, myślę, że pół pola, a cię chyba nabierzemy tutaj na tym odcinku dzisiaj. By mnie bardzo cieszyło z tego powodu, aby tak to wypaliło. No i po prostu mieli myśliwe zapięcie pługa, no i sobie po prostu już poorać 30, no wiadomo, 60 nie będę brał do orki, do pługa, plus skibówki, bo to ważne sensu nie ma. 30 sobie dawał radę, 20 będzie sobie dawać radę, dopóki nie kupię jakiegoś prawdopodobnie większego czynnika z pługiem do pługa. Bo teraz patrząc na no do 60, no to przeskok jedno skibę to jest zbytnio dużo różnicy nie robi. Więc na razie tylko nie wyłączyć się, trzeba nie sobie w pół latać. W sumie dobrze. Mi to bardzo lepiej cieszy niż miałbym teraz katować. Znaczy inaczej, miałbym preparować paliwa na późno 60. Plus typu na wtórce niekoniecznie mi to pasuje. Bo to za mały przeskok. No wiadomo, czasowo może by lepiej było, bo ta jedna schema jednak troszeczkę lepiej będzie wychodziła. Nie wiem, może pogadam z znajomym, może znajomym będzie miał jakiś pół. Wiem, że miał trójkę, tylko nie wiem, czy tak akurat miał takiej pod 60 by miał. Bo wiem, że pod Zetora miał 72-11, a 360 by to wychodziła. Trzeba powiedzieć. Ciężko mi powiedzieć, żeby tak miał. Znamy taki bóg do 60. A zobaczymy, może pożyczę od niego i zobaczymy, żeby to wyradziło. No też mam dużo gospodarstwa, nawet 25 do 30. Tak, będziemy 82-11 retorkę, pół trójkę do niego i sobie tam gospodarz. Ma oczywiście jakiś tam czołnik. Chyba nasz nie zadbał. Pojedziemy do niego, zobaczymy. Czy się w ogóle uda to ogarnąć. A potem 81-11. Jakie jeszcze silniki ma, to nie powiem. Po 40, czy nie mylę. I to pędem jakiś. Mam Borgini chyba 60 koni. Tak mi się zdaje coś takiego. W tym roku, ale czy ma. To w ogóle, czy to był napiak, czy to był Wejle w ogóle. Bo już tego nie pamiętam. Skroza. Że tego teraz dokładnie nie powiem. Dobra, ile byśmy mieli? To jest całe pół pola, byśmy jedną trzecią pola mam chyba położone. Na te pole jedno podzielę, bo nie powinien starczyć. Dobrze. Co jedno pole jak obornik starczy, no to jest elegancko. Będą mówić. Nie starczyłby tego obornika, byś jeździł wolniej. No ale mówię, na razie na tą pierwszy rok, tam już drugi rok jest wypalane. Najpierw po troszeczkę po jednym polu na każdym co dawać, albo
inaczej. Na mać po trochu, to 3 lata na polu, niż nie dawać w ogóle. Ubornika, bo i tak raczej nie będę miał dużo tego ubornika w tym sezonie. No bo co, na pewno też jego pola nie powozimy. Znaczy to nie będzie nam, bo to nam starczy. Wiadomo, słomy miałem, ale słomy to tak bym nie zdążył przerobić. Bo wyższe mam stety słomy. A widzicie, to jest słomy, to jest jeszcze tyle, że następny żnik mi starczy. Ale po troszeczkę będziemy sobie zwiększać. Będzie większa konola, będziemy sobie zwiększać. Użycie słomy, będziemy zwiększać sobie, zwróćcie. Trzecie pewnie, patrzcie, czy to teściwej, czy to właśnie siana, siano kieszonki. I zobaczymy. Na razie, z tego co wiem, tak mniej więcej wychodzi mi na fakturze między 9 a 10 tysięcy za mleko. To już fajnym profitem jest, nie bym nie patrzył. Tutaj za mleko. Na 600 miałem teraz całe 5 tysięcy. Płat po odliczeniu paliwa, po odliczeniu rat kredytu. Takie 4000 z haliczkiem miałem na 300. Myślę, że to jest naprawdę dobry biznes. Numer teraz chyba 9468 chyba za mną, bo też czekają. Będę zgadywał, ale wiem, że 9000 chyba. No to ona będzie powiedzieć 9, nie powiem, że to pani nie chce mi się iść po fakturę, zobaczyć za mleko, no ale na 600 mówię, 4000 pakę mam, więc tam trochę idzie na opłatę, czy pokaz zostaje, to i tak więc bardzo dobrze. Wiadomo. Zajdzie kredyt, tutaj będzie troszeczkę lżej, znaczy dużo lżej będzie, będą 2000 będzie mieć portfelu, jak to się mówi, no to jeszcze i tak jest typu dzierżaw, który właśnie będziemy już mieli. Ale zobaczcie, pamiętacie tego dzierżawcę, który miał mi dać ziemię? Jego oferta jest aktualna, ale zobaczyłem po gościu, który miał tą ziemię, co z tą ziemią odjebał. Ja myślę, że za dużo nakładów też czuję, że będzie tej ziemi, bo tak, że to nie zszedł wcale. Że to ze słowie jakoś wypadło. Nie wiem, bez względu, może spróbuję chociaż na słomę dosiąść. Siarką wpaść i ściąć na słomę, nie wiem, to jest ciężko powiedzieć teraz. A to za zasobność. Bo naprawdę mam gościu małą lipę, nawet nie małą lipę, straszną lipę on jebał. A powiem się, że to była siówka, tą siła nie nam da teraz, ty. Dobrze jest. Teraz pójdziemy, jeszcze wam pokażę. Tutaj mam nadzieję, że mam na ziemię kładną, długą jeszcze musimy się tam dogadać. Znaczy inaczej, to musi być zebrane, bo tam są ziemniaki. I coś jeszcze, o kryzach mam kieszonkę. No i łąka. I tyle. Nie, jeszcze jedno pole jest. A to malutkie. Pole, więc tamtego na to nie liczę zbytnio. Chociaż wiadomo, każdy z krawych ziemi się zawsze się przyda. No, może za ambicję z tymi dzierżawami inne, no ale jednak chcę się rozwijać dość szybko, żeby jednak fajnie wyglądało to, ponieważ no, wiadomo, że nie wiadomo kiedy farming wyjdzie, tak? Bo może być się w tym roku wyjdzie, no chciałem tylko pociągnąć tego farminga. Wiadomo, inaczej, no nie pociągnę inaczej, można powiedzieć. Tak teraz to robię, bo gram na singlu, to jest troszeczkę inaczej. Dobra, teraz tak, łąka to nie interesuje, to jest moja, a nie, patrzcie, zabrana jest. To jest ta dzierżawa, tutaj jest dzierżawa, to jest ta dość jebitna dzierżawa, dlatego powiedziałem, że ja tego nie mam nawet sprzętu, żeby obawić, powiedziałem, że niech potrzeba kogoś innego. Do tego. No ale tutaj jak widzicie, znowu wymaga wapna. Co ja biorę za pola, to praktycznie wymagają wapna, wymagają wapna, wymagają wapna. Tutaj miało być, też komuś innemu dał. No jest trochę tej ziemi. Na pewno to biorę. To jest zajebiste pole. Klimatyczne, więc na przykład tak.
ogarnijmy temat. Bierzemy dzierżawy, to jest 75 ID 198. To jest dzierżawa, która będzie brana. Mam nadzieję, że pieniędzy mi starczy. 198, tak powiedziałem. 195. 98, dobrze. To będzie to. 198. 198. Masz konkretne pole, to bez dwóch zdań. No, fektale się zwiększają, tak powiem, no, może być w pewnym sensie drastycznie, tak? No, ale muszę iść z tym wszystkim. Tutaj jeszcze wychodzi mi te pole, które tu jest ID 153. 153, kolejna dzierżawa, która na pewno będzie, mam nadzieję, dobrze naprawiona i dobrze ogarnięta, no. Kupy terenu psego, no dość sporo mnie to wniosło, nam tak nie sklam na to wszystko i mam nadzieję, że to się szybko miało zwrócić. Miało być troszeczkę inaczej, byś nie szło dobrze. Tamte działki pójdą dopiero, przyjdą dopiero po proszę Państwa, po kopaniu ziemniaków. No jest trochę tego tej zabawy. To mnie kłóciło, od niego wziąć, ale chyba to nie jest jako jeden lat. Z tego, co mi się kojarzy, no właśnie. Widzicie, bo się właśnie czekam na tego gościa, no bo patrzcie, to jest te ładne pole. To jest ostatnie pole, bo będziecie, no jednak to jest pomiędzy dwoma polami. No i tu wiem, jak muszę poczekać na ten zwierzę i dopiero będę mógł sobie bawić się z innymi landami. Gorszy. Ale w dzisiejszym odcinku było to tyle. Słuchajcie, bo chciałem taki fajny zdjęcie zrobić w miesiące. W dzisiejszym odcinku było na tyle. Jeśli taki odcinek się spodobał, to proszę o komentarz. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie. Cześć.